Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje nowe nabytki. Nie chodzi tutaj o głupiki. Mianowicie, tak jak już kiedyś mówiłem na filmach, będę się starał, żeby mieć te zbrojniki weloniaste. No i postarałem się, mam. Kupiłem 5 sztuk tych ciemnych. Na obecną chwilę jest ich chyba 4. Nie widzę od dłuższego czasu ilości 5, tylko 4, więc podejrzewam, że jeden gdzieś tam sobie padł. No i jeden taki większy albino. To ryby młode, ten największy ma około 5-6 cm, czyli ten albinos, a te mniejsze, czyli te ciemne, mają gdzieś tak około 3-4 cm. Kupiłem młodą rybę, żeby zobaczyć, jak ona tutaj będzie rosła. Lubię na takie rzeczy patrzeć. No i co, rybki już ładnie podrosły od tego czasu, odkąd je tutaj przyniosłem. I wydaje mi się, że powinno być już ok. Zobaczymy, ile z tego będzie samic, ile z tego będzie samców. Na obecną chwilę raczej nie jest to możliwe do rozróżnienia. Chyba że u tego albinosa, którego zaraz Wam pokażę, wydaje mi się, że może to być samica. Poczekamy i będę spróbował je rozmnożyć. O, tutaj już widzicie na tym korzeniu. Przez chwilę można było go zaobserwować, ale zaraz przejdę konkretnie do tych ryb. Zobaczycie, jak to wygląda. Spróbuję je rozmnożyć między sobą, może pokrzyżować. Jeszcze do tej pory nie udało mi się tych zbrojników rozmnożyć, ale z tego, co się orientowałem, raczej nie różnią się one niczym poza płetwami od tych zwykłych, więc nie powinno być problemu. Będę tylko musiał poczekać, żeby osiągnęły już tą dojrzałość płciową. Trochę muzyki i prezentacja moich gupików. Teraz już w zasadzie wszystkie gupiki, jakie są w moich zbiornikach, są to ryby już wyhodowane u mnie. Wszystkie te, które były zakupione, odeszły na wieczne wody, także jadę już na swoich rybach. A tutaj, zgodnie z zapowiedzią, pierwszy z tych 6 zakupionych glonojadów, czyli ten albinos. Fajnie się ta rybka prezentuje. No tutaj trochę ją ganiał ten mój samiec, który jest w tym dużym zbiorniku, więc ma trochę pokiereszowany ogon, ale to chwila czasu i za chwilę będzie tak jak było. Wszystko się ładnie zrośnie. W zasadzie już się zrosło, bo ten film był kręcony trochę wcześniej, także rybka ma już ogon cały. Tamten już się przyzwyczaił, nie gania jej tak. No i dodatkowo po jakimś czasie doszły właśnie te ciemne zbrojniki, które Wam też za chwilę pokażę, więc ma już trochę zróżnicowania, dał sobie spokój, schował się pod korzeń, nie gania. No bardzo ładna ryba, ta jest jeszcze, mówię, mała, ona ma gdzieś około 5 cm, myślę, że więcej nie powinna mieć. Ładne welony, ładnie się ta rybka prezentuje, no i fajnie by ją było rozmnożyć. Mam nadzieję, że wymiesza się z tymi moimi ciemnymi, bądź z tymi zwykłymi glonojadami. No i tutaj jeden z tych 5 zakupionych ciemnych weloniastych. Jest to ryba mniejsza od tej albino, ale też widać, że ładnie już zaczyna się ten welonek pokazywać. Płetwy tylnie, przednie, grzbietowe, także ogonek. Fajnie ta rybka wygląda. Jeżeli będzie osiągnęła rozmiar taki około tam 10 cm, no to już wtedy będzie to naprawdę ładnie wyglądać, bo jeszcze takiego efektu na tej rybie jako tako nie widać. Dopiero po osiągnięciu już tych takich właściwych, pełnowartościowych wymiarów, kiedy już będzie miała tą dojrzałość i tak dalej, będzie ładnie to wyglądać. Myślę, że jeżeli uda się to rozmnożyć ze zbytem, też nie powinno być problemu, bo o ile takich zwykłych glonojadów jest multum, o tyle tych jest jak na lekarstwo. Sam musiałem długo czekać, żeby w ogóle gdzieś się pojawiły. Tego weloniastego, złotego, czy tam zwał jak zwał albino,
Kupiłem w cenie 25 zł, także ani tanio, ani drogo, ale cóż, jeżeli się pokazał na rynku, trzeba było skorzystać i kupić. Miały być dwa, pojechałem, okazało się, że jest jeden, a te mniejsze, takie jak ten, w cenie 8 zł, także myślę, że fajna cena jak za taką rybę. A tu z racji tego, że nie wszyscy oglądający mój kanał są akwarystami, jak zauważyłem, pokazuję, jak wygląda zwykły ancistrus, nieweloniasty, także no jest różnica pomiędzy tymi rybami. Tu akurat prezentacja młodych osobników. Już widać, jaka jest różnica pomiędzy tą rybką a tamtą, a co dopiero, jeżeli ta ryba osiągnie ten wymiar, tak około 10 cm, wtedy dopiero będzie widać naprawdę, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym a weloniastym. Także specjalnie dla nieakwarystów takie małe porównanie zbrojnika weloniastego ze zbrojnikiem zwykłym. No i tak jak mówiłem, miały być weloniaste, są weloniaste. Długo się trochę mi z tym zeszło, żeby te ryby dostać, ale na szczęście się udało. No i teraz tylko pozostaje czekać, aż te ryby sobie podrosną. Wiadomo, cierpliwość w akwarystyce bardzo pożądana cecha. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I za jakiś czas będę mógł Wam nagrać odcinek z tego, jak te ryby się u mnie wytarły. Chociaż kiedyś miałem te ryby, tylko że same albinosy, no i niestety nie miałem po nich potomstwa. Zwykłe się rozmnażały, być może nawet z tymi, ale nie zauważyłem, żeby na któryś z tych młodych pokazał się właśnie taki welon. Więc jeżeli coś się kiedyś wytrze i będzie miało takie płetwy, jak widzicie na załączonym obrazku, to będzie to pierwszy raz, kiedy udało mi się tą rybkę wytrzeć. Rozmawiałem już z kilkoma akwarystami. Tak jak mówiłem wcześniej, nie różnią się one niczym od tych zwykłych poza płetwą. Być może są trochę bardziej delikatniejsze, ale myślę, że będzie dobrze. Tylko muszę sobie poczekać, aż ta rybka dorośnie, bo na obecną chwilę jest zbyt mała, żeby o czymś takim w ogóle myśleć jak wycieranie. Na razie cieszą moje oko tym, że śmigają sobie po zbiorniku, no i robią robotę, jak widać. No i tak już na sam koniec chciałem pozdrowić kolegę Krystiana z Zawiercia. Krystian ostatnio nagrał dwa filmy. Możecie sobie wbić na jego kanał, zobaczyć, jak to u Krystiana pokazał swoje ryby, poopowiada w swoim stylu. Ostatnio też mieliśmy fajną rozmowę telefoniczną, troszkę o rybach, trochę o starych czasach, także pozdrawiam Cię, Krystian, i dużo zdrowia dla Ciebie, bo to jest najważniejsze. No i jeszcze dostałem zaproszenie do Gliwic, ale nie od Mariusza, tylko od Mariusza żony. Także Mariusz, zaraz Ci pokażę, co za zaproszenie i żal by było z niego nie skorzystać, więc być może jeszcze w tym roku albo w następnym zawitam i nagramy razem jakiś filmik. Pewnie oczywiście znajdzie się on na YouTubie, a za chwilę Wam pokażę, z jakiego zaproszenia żal by było nie skorzystać. I w tym odcinku to by było na tyle. Pozdrawiam i do następnego odcinka.